Bardzo serdecznie, z tej strony Michał. Dzisiaj zajmiemy się wymianą RAM-u w moim nowym MacBooku. Nowo starym, używanym. Tak. Powiem, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować śrubokręt krzyżakowy, mały stosunkowo, i oczywiście pamięć RAM. Ja będę wymieniał na czwóreczkę, bo mam dwie kości po jeden. No tak, zabieramy się do pracy. Ważne rzeczy oczywiście wyłączamy z swojego MacBooka i odkręcamy wszystkie śrubeczki, pamiętając, w jakiej kolejności zostały odkręcone. Ja sobie tu z boku będę odkładał. Dobra. Okej. Trochę tych śrubeczek tu jest, chyba 10 z tego co pamiętam. Jeszcze nie wiem, jakie ułożę, żeby zapamiętać, która jest która. Ale jedna obok drugiej położę, myślę, że nie będzie problemu. Wymiana myślę, że nie będzie długo trwała. Około 5 minut. Śrubki widzę tutaj lekko trzymają. Co tutaj jest grane? O, jest. Szybko zeszło. Tak. Co wam tu mogę w międzyczasie powiedzieć? Jak na razie kilka dni korzystam z MacBooka. Nie wiem, około tygodnia może. Jestem z niego zadowolony. Na razie nie narzekam. O kurczę, co jest? Nie narzekam na niego. Sprawdzę się bez zarzutów. Żadnych problemów z nich nie mam na razie. Bateria też ok, trzyma. No, w porywach do 5 godzin nawet. Sprawdzałem, że... O, widzicie, dłuższa śrubka. Że żywotność tej baterii to... którą może przetrzymać... tam, nie wiem jak to wam określić, ale... ile bateria trzyma? Tam to jest miliamper godzin. To jest... chyba 3 czwarte. Nie, to ponad 3 czwarte z tego co pamiętam. Także myślę, że nie jest źle. O, kolejne trzy długie śrubki. Dlatego mówiłem, że ta kolejność jest bardzo ważna, bo potem śrubki nie będą nas załapywać i nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Dobra, teraz zobaczymy, co tu jest. Tak, jest. Mam tutaj pokrywę. Kurczę, pierwszy raz mam otwartego laptopa jakiegokolwiek. Dobra, tu mamy RAM. Może wam przybliżę, pokażę, jak to będę robić. Żeby wyszedł RAM nam do góry, to musimy odchylić boczne klapki, które tutaj są. O tutaj. Trzeba je i z tej strony tutaj. Musimy je odchylić na zewnątrz, obydwie. I RAM nam tak ładnie wyskoczy. Leciutko wysuwamy. Sprawdzę z ciekawości, jaka to była kość. Jakaś Hynix, przepraszam. Otwieramy sobie naszą nową kość RAM. Co jest? Nie mogli tego bardziej zapakować. O, jest, dobra. Teraz tak, RAM był włożony w tą stronę. Oj, przepraszam was. I po prostu wkładamy pod kątem tą kość. Ona tu powinna nam ładnie doskoczyć. I bierzemy ją na dół. Powinno nam tu wszystko ładnie zaskoczyć. Zabieramy się z powrotem za skręcanie, także dużo nie musieliśmy rozbierać, że tak powiem, we wnętrzu naszego Maca. Z tego co widziałem, to w MacBookach R, z tego co pamiętam, i tych White, mamy takie samo, tak samo wszystko wygląda, tylko tam inny układ śrubek czy coś takiego.
Ale ogólnie niczym się to nie różni. Też są w tym samym miejscu, nie trzeba nigdzie we wnętrzu laptopa naszego rozbierać części. O, mówiłem, że będzie trwało 5 minut, a będzie trwało 7-8. Ale myślę, że będzie przydatny dla was. Starą kościelam sobie możecie zostawić na czarną godzinę, jak nie daj Boże wam się rozwali. A dobra, teraz ta śrubeczka. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie... właśnie, bardzo ważne jest, jakiego macie MacBooka Pro czy tak dalej, bo od tego są różne pamięci RAM od DDR2, o kurczę, co jest? DDR2. Z tego co pamiętam, to też są montowane. DDR3, czy tam te megaherce, czy coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Czy macie 1066, czy 1333, czy tam... No co jest? Jeszcze więcej? To jeżeli nie jesteście pewni, to piszcie w komentarzach. Ja już tą sprawę ogarnąłem, także wam z miłą chęcią pomogę. Z doborem. Tak. Mogę wam wybrać ten RAM, tak jak mówiłem. Nie przejmujcie się tam, jeżeli nie wiecie, ja też sam nie byłem pewny, musiałem trochę poczytać na ten temat. Na początku byłem głupi, chciałem kupić do zwykłego komputera RAM, ale się zorientowałem, że to jednak jest to laptop. A w laptopach kości RAM wyglądają troszeczkę inaczej, mimo że szukałem dwóch DDR3-ek. Tak, dobra. Ups. Nie wiem, którą śrubkę wziąłem. Dobra. Pyk. Nie mogę. Okej, i teraz będzie ostatnia śrubka i sprawdzimy, czy aby na pewno zadziała nasza kość RAM. W moim przypadku 4 giga, czyli w sumie powinienem mieć 5, bo miałem dwie kości po jeden. Mi się udało ustalić przez system. Dobra. Wracamy, pyk. Klapka się trzyma, także nie powinno być problemów. Syk. Tak. Nie wiem dlaczego, ale muszę usprawnić uruchomienie się systemu, bo z tego co mi wiadomo, dosyć szybko powinien się włączyć tam w granicach 20 sekund. W moim przypadku jest to trochę więcej. Ale mi to tam szczerze mówiąc aż tak nie przeszkadza. Ważne, że działa i sprawnie jest. Oj, przepraszam za to trzęsienie, ale... Starą kościelę możemy sobie schować na pamiątkę czy coś, jak ja mówiłem. Nie pasuje. A dobra. Pyk. Zamknąć. Będę się odłożyć. Cyk, o dobra. Coś już tu mamy. I ten Mac sobie weźmiemy. O, jak widzicie, nie widzicie w sumie. Pamięć 5 giga. O, widzicie, w moim przypadku jest 1066, 1067 MHz i DDR3. Od tego głównie zależy, jaką pamięć RAM sobie macie kupić. Ja najbardziej polecam Kingstona. Oczywiście tu nie ma żadnej reklamy czy coś takiego. Ale czytałem, że jest niezawodna i dobra do Maców. Także to by było na tyle. Subskrybujcie nasz kanał iApple TV. Komentujcie, łapkujcie i polecajcie nasz kanał. Myślę, że to dzisiaj będzie na tyle. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.